koniczanka chojnica, wynik bezbramkowy 0 do 0, było na co popatrzeć, szkoda, żeby nie było bramek. Poproszę o komentarz trenera obydwu drużyn, zaczynając od trenera gości, pan trener Mariusz Pawlak. No na pewno, jeśli tutaj patrząc na wynik, to od razu po meczu tutaj z trenerem stwierdziliśmy, że no, w pewnym sensie mecz się odbył, tak? Bo punkt myślę, że my doceniamy. Natomiast nie ukrywam, że chcieliśmy to spotkanie wygrać, natomiast dzisiaj było za mało argumentów, tak, żebym mógł powiedzieć, że jestem zadowolony. Ale mówię, ciężka runda, to co mieliśmy od lata, szybko składanie składu i tak naprawdę początek, zresztą tak tutaj jak drużyna Kluczborka, byliśmy blisko siebie na czerwonym miejscu, teraz jesteśmy obydwie drużyny wysoko w tabeli. Myślę, że mecz mógł się podobać, tak? Może mówię, nie było tych sytuacji dużo, ale obydwie drużyny dały dużo serca, dużo walki. Dwie drużyny chciały wygrać, natomiast mówię, no nie zawsze się uda. Ja chciałbym swoim zawodnikom, tutaj, jeśli można oczywiście podziękować za całą rundę. Mamy zimę i będziemy myśleć, co dalej na wiosnę. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Andrzej Kąpiński. Ja może zacznę od tego, że runda jesienna dobiegła końca, czy w zasadzie już dobiegła końca. I no na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom, które ze mną współpracowały. Chciałbym podziękować Piotrowi Grzybowi, mojemu asystentowi, Adamowi Kani, trenerowi bramkarzy, Grześkowi Skórze, oczywiście kierownik drużyny, nasz fizjoterapeuta Dariusz Baran. Są to osoby takie, bez których absolutnie tego wyniku sportowego nie było, który uzyskaliśmy. Oczywiście, tak jak trener powiedział, mieliśmy wspólny ciężki początek, potem to się wszystko jakoś rozwinęło, natomiast ja bym chciał podkreślić, że cząstka tej pracy moja w tym wszystkim jest jako pierwszego trenera, natomiast bez tych ludzi z pewnością nie byłoby możliwości, aby uzyskać taki wynik sportowy, jak uzyskaliśmy. No, również chciałbym podziękować kapitanowi mojemu, Łukaszowi Ganowiczowi, dlatego że są pewne obszary takie, w których trener się gorzej odnajduje. Wiadomo, szatnia się rządzi swoimi prawami. Zawsze mogłem na tego człowieka liczyć i sportowo, i psychologicznie, że tak powiem. Pomagał mi i myślę, że to są te czynniki niezwykle istotne. Te osoby, które pomogły, no to myślę, że pełny szacunek dla tych właśnie ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, no z trenerem rozmawialiśmy sobie po tym meczu od razu, że zespół, który wystrzelił pierwszą bramkę, to ten mecz po prostu by wygrał. Nie udało się to nikomu, jest podział punktów, trener szanuje wynik i my również go w pełni szanujemy. Już tych punktów nazbieraliśmy sporo z remisów, kolejny mecz nasz nieprzegrany. Uważam, że nieczęsto jest tak, że wynik sportowy, że wynik 0-0 daje pewną satysfakcję kibicom, którzy byli na meczu. Myślę, że dzisiaj obejrzeli dobre spotkanie, było dużo walki na boisku, było dużo ciekawych zagrań. No troszkę niedosyt, bo bramek nie było, ale ja mówię, że no nie zawsze jest tak, że się łatwo te bramki strzela, szczególnie jeżeli się gra z zespołem, który w lidze tych bramek stracił najmniej. Także dziękuję bardzo trenerowi Pawlakowi. Mieliśmy ochotę się bliżej poznać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, abyśmy się poznali jeszcze bliżej kolejny raz. No i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera obu zespołów? Ja do trenera Kąpińskiego. Jak pan podsumuje tą rundę i z jakimi nadziejami na wiosnę startujecie? Nadzieje? No to jest takie ciekawe słowo, że użył pan, z jakimi nadziejami. No przede wszystkim wrócę do tego, co mówiłem przed sezonem, że chcielibyśmy zbudować solidny zespół na poziomie drugoligowym. Uważam, że zbytnia presja na zawodników powoduje efekt odwrotny. Mieliśmy możliwość przekonać w tym sezonie o tym, czy w tej rundzie, że jeżeli nie nakładamy na siebie zbytnich obciążeń, czyli mówiąc kolokwialnie, tego balonu nie pompujemy, to o wiele to wszystko lepiej wygląda. Co się wydarzy, trudno mi powiedzieć. Myślę, że będziemy w przyszłym sezonie również grać w drugiej lidze i co dokładnie może się wydarzyć, no to myślę, że porozmawiamy za 6 miesięcy czy za 7. Proszę mi to pytanie jeszcze raz zadać. Natomiast teraz bardzo się cieszę, że jesteśmy w górnej części tabeli. Mieliśmy 3 ostatnie mecze arcytrudne, dlatego że graliśmy z Głogowem, graliśmy na wyjeździe z Bytowią, graliśmy
Z Chojnicami z tych trzech meczów mamy 5 punktów i myślę, że to jest odpowiedni wynik jak na poziom naszego zespołu w tym momencie. Oczywiście można spekulować, że można się było pokusić o coś więcej, ale jest dobrze jak jest po prostu. Dziękuję. Jeszcze Państwo mają jakieś pytania? Pytanie do trenera gości. Jakie są plany w Chojnicach? Czy walka o awans? Znaczy, no, mogę powiedzieć, że to było od 2 lat, tak? Zawsze Chojniczanka miała grać o awans. W tym roku nie mówię, bo kiedy przyszedłem, to na pierwszym treningu miałem 7 zawodników. I z tej 7 zostało tylko 3. Mówię, mamy dużo zawodników wypożyczonych. Będziemy się starać ich pozyskać. Nie wiem, jak to będzie, bo wiemy, że kluby ekstraklasy, chociaż z dużymi budżetami, to i tak chcą pieniądze za zawodników, nawet którzy są tak naprawdę, można powiedzieć, niepotrzebni. Tak? No ale mówię, to jest nasze zmartwienie. Plany są takie, żeby przygotować się dobrze na wiosnę, a co będzie, to też mogę powiedzieć dopiero tutaj, co trener powiedział, za 6-7 miesięcy. Nie pompować balonu. Natomiast mówię, było widać, że jedna i druga drużyna ma potencjał, jeśli chodzi o tą ligę i teraz mówię, moja głowa i tutaj trenera, jak przygotować drużynę, żeby grała na podobnym poziomie, a nawet lepiej, tak? Także zobaczymy, co będzie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękuję panom trenerom i do zobaczenia.